113 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej powołuję pana starszego kapitana Jarosława Nowosielskiego na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie z dniem 29 listopada 2018 roku. Akt powołania podpisał starszy brygadier Bogdan Mosica. Panie komendancie, starszy kapitan Jarosław Nowosielski melduje przyjęcie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Dziękuję panie kapitanie, życzę wiele sukcesów. Dzisiejszy dzień jest ważnym wydarzeniem w życiu komendy, w życiu lokalnej społeczności, ale przede wszystkim jest ważnym wydarzeniem w życiu oficera Państwowej Straży Pożarnej, starszego kapitana Jarosława Nowosielskiego, który z dniem 29 listopada przyjął obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Dzisiaj następuje jego uroczyste wprowadzenie na to stanowisko. Tak jak też już zostało to powiedziane, od ponad 30 lat kapitan Nowosielski związany jest z Ciechanowską Strażą Pożarną, z krótkim epizodem na służbę w Komendzie Powiatowej w Mławie, ale to, że przeszedł różne szczeble strażackiej kariery, daje gwarancję tego, że zna doskonale wszelkie potrzeby służby, wszelkie niuanse związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej w szczególności. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa pożarowego, w zasadzie systemu ratowniczego na obszarze województwa. Ja jako zwierzchnik tego systemu na poziomie województwa wiem to najlepiej i doceniam rolę garnizonu ciechanowskiego, jaką spełnia właśnie w sprawnym funkcjonowaniu tego systemu. Także gratulując dzisiaj panu komendantowi objęcia tej zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej służby, chciałbym podkreślić, że jest to także wielkie wyzwanie. Myślę, że to doświadczenie zawodowe, o którym żeśmy słyszeli, daje gwarancję tego, że zadania, jakie stoją przed komendantem powiatowym, będą sprawnie realizowane. Oczywiście do tego niezbędna jest również załoga, która te zadania będzie realizować, ale to już zadaniem pana komendanta jest, żeby organizację funkcjonowania komendy ułożyć w ten sposób, aby wszystkie zadania były sprawnie realizowane. Oczywiście to funkcjonowanie, jak wiemy z wieloletniego doświadczenia, nie mogłoby się sprawnie odbywać bez współpracy z innymi instytucjami. I mam tutaj na myśli zarówno tą stronę rządową, także serdecznie dziękuję za obecność pani poseł Anny Cichowskiej i znając przychylność dla Państwowej Straży Pożarnej tutaj na obszarze rejonu ciechanowskiego, ale w ogóle na obszarze województwa mazowieckiego. Myślę, że ta współpraca będzie się odbywała bardzo dobrze. Mamy też tutaj, obecni są przedstawiciele innych naszych parlamentarzystów. Jest przedstawiciel pana wojewody, także też liczymy na to wsparcie. Na pewno też komendant będzie o tym wspominał. Ale też bardzo istotna jest współpraca z władzami samorządowymi, także pani starosta tutaj swoją obecnością również podkreśla to znaczenie tego wydarzenia
dla całej społeczności powiatu ciechanowskiego. No i obecność również prezesa powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to jakby druga noga, na której opiera się system ratowniczy na obszarze krajów, w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ale tutaj w powiecie ciechanowskim również druhowie stanowią to podstawowe ogniwo współdziałania w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Także mając to wsparcie, panie komendancie, myślę, że będzie pan mógł sprawnie realizować te swoje zadania. Powołanie na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie jest dla mnie największym wyróżnieniem podczas mojej wieloletniej służby w Państwowej Straży Pożarnej. Pragnę podziękować mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu starszemu brygadierowi Bogdanowi Łasicy za to wyróżnienie i zaufanie, jakim mnie obdarzył. Chcę zapewnić, że swoje obowiązki będę wykonywał rzetelnie i z zaangażowaniem. Dziękuję staroście ciechanowskiemu pani Joannie Potockiej-Rak za akceptację mojej osoby na to stanowisko. Zapewniam, że bezpieczeństwo powiatu ciechanowskiego będzie w dalszym ciągu na wysokim poziomie i mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. Wyraźnie odczułem, że poparcie otrzymałem od wielu osób tu zgromadzonych, za co serdecznie dziękuję. Stanowisko komendanta powiatowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością w realizacji naszej strażackiej misji w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Tak ogromnego zadania nie zrealizuję sam. Do tego potrzebny jest zespół ludzi zaangażowanych, wyszkolonych, otwartych na pracę. Jesteśmy wspólnym zespołem ludzi rozumiejących, jak wiele zadań stoi przed nami i jak wielkie możliwości mamy, żeby te zadania realizować. To dla mnie wielki zaszczyt przewodzić tak wyjątkowej grupie ludzi. Liczę na dalszą współpracę. Dziękuję wszystkim osobom, które do tej pory wspierały moje działania na rzecz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję. Cieszę się ogromnie, że tutaj zgromadziliśmy się, ażeby właśnie uczcić tę nominację pana komendanta. Od dłuższego czasu obserwowałam pracę pana komendanta i uważam, że jest to dobry wybór. I pan komendant sprosta zadaniom, które go czekają, tak jak wcześniej państwu przedstawił, że jest to dla niego wielki zaszczyt, ale i wielkie wyzwanie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszych małych ojczyzn i naszej dużej ojczyzny. Cieszę się, że ta uroczystość przypada w stulecie niepodległości. Jest to historyczny moment. W imieniu samorządu powiatu ciechanowskiego chciałam bardzo serdecznie pogratulować panu komendantowi. Jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy samorządowcy, dlatego że funkcjonowanie Powiatowej Straży Pożarnej to jest jednostka niezwykle ważna, to co było wielokrotnie podkreślane dzisiaj, dla naszych samorządów lokalnych. Panie komendancie, przejmuje pan komendę w bardzo dobrej kondycji, z bardzo dobrą kadrą i bardzo dobrze wyposażoną. Na to, jak ta komenda wygląda w dniu dzisiejszym, składała się praca wielu, wielu ludzi i tutaj warto też podkreślić wszystkich poprzedników. Także chciałam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować samorządowcom, którzy też uczestniczą i wspierają działalność powiatowych straży pożarnych i ochotniczych straży pożarnych, wspierając finansowo, czy doposażając, dosprzętawiając, bo to jest niezwykle istotne, żeby straż była bardzo dobrze wyposażona. Także panie komendancie, bardzo serdecznie gratuluję, liczę na bardzo dobrą współpracę. Może pan liczyć na wsparcie samorządu powiatowego. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie wyglądała tak jak dotychczas, a nawet lepiej.